Siemka wszystkim. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na taki krótki teścik. Będziemy sobie testować strzelające żabki. Firma Keller Frosch B. W środku jest 5 sztuk. Wyżej klasa druga. Chyba całość paczki 46 gram. Brutto weight, no, czyli waga. Knallkörper, chyba po niemiecku to jest. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Paczka takich strzelających żabek kosztuje złotówkę. Czyli więc nie pieniądze, można sobie kupić z ciekawości, zobaczyć jaki będzie efekt. Wytestujemy sobie to w wodzie. Zobaczymy, czy nie zgaśnie w wodzie. No i dwie puścimy sobie tak na ziemi. I zobaczymy, czy te strzelające żabki są warte uwagi. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy rzut rzucimy sobie żabkę do wody, zobaczymy, czy wystrzeli. No, powiem Wam, że żabki w wodzie odpalają. Trochę powoli to szło, ale odpaliło. Dobra, następną odpalimy sobie na betonie, zobaczymy, jaki ma dźwięk. Powiem Wam, że nic specjalnego, jak z tłumika. To bardziej ruskie cukieraski są lepsze. I się trochę dymi, dobra, wrócimy to do wody. A trzecią włożyliśmy do rurki i zobaczymy. No, śmieszny dźwięk. Z drugiej strony się dymi. Wpadło głębiej, trochę prawie w sam środek. Powiem Wam, że te żabki, jeśli ktoś chce się pobawić, tak, to w sumie produkt godny uwagi. Złotówka, paczka kosztuje złotówkę, 5 sztuk w środku, więc 20 groszy wypada za jedną sztukę. To by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał i oczywiście mile widziane udostępnianie mojego kanału. Dzięki, do następnego razu. Yeah.